Hej, witam Was wszystkich. W tym filmie pokażę Wam, jak sprawdzić nasze szanse, czy też potencjalną sprzedaż i zarobki, które możemy wygenerować, jeśli sprzedajemy produkt poprzez online arbitraż, czyli generalnie powiem Wam, jak oszacować nasze szanse na to, aby wygrywać buy box na danym listingu istniejącym już na Amazonie, bo pamiętajcie, że online arbitraż to jest sprzedaż produktów w zasadzie, które istnieją na rynku i my wchodzimy na Amazon i na Amazonie znajdujemy listing istniejący tego produktu i będziemy wtedy konkurowali z kilkoma, może nawet kilkunastoma innymi sprzedawcami, więc bardzo ważne jest to, aby określić nasze szanse na to, w zasadzie procentowe na to, ile razy ten buy box będziemy wygrywali, co przełoży się oczywiście na nasze zarobki, zyski, przychody. Ja mam na imię Tomek, od 2003 roku mieszkam w Wielkiej Brytanii, od 2013 zajmuję się Amazonem, a na tym kanale dzielę się informacjami na temat moich przygód na Amazonie, tego jak rozwijam swoje produkty, na temat tego jak wyszukiwać produkty, jak skalować biznes, więc jeśli tego typu informacje Was interesują, zasubskrybujcie proszę kanał, jeśli film Wam się spodoba, dajcie lajka na koniec. Otrzymałem zapytanie kilka dni temu od jednego ze słuchaczy, który, generalnie przeczytam Wam, napisał tak: czy jeśli wybiorę konto do sprzedaży biznes FBA Prime, to będę miał buy box? Czy może być tak, że zamówię produkty za 5000 i z tym zostanę, bo nie będę w buy box, a inni będą ten sam produkt sprzedawać? Albo pójdę na wyprzedaż, wyczyszczę półki, wyślę do Amazona i sprzedam, bo nie wygram buy boxa. Myślałem, że to rotuje fair pomiędzy sellerami, a nie, że trzeba wygrać. To nie lotto. No tak, wiele rzeczy jest dobrze zrobionych, tak, czyli dobre myślenie, mamy konto Prime, mamy konto FBA biznesowe, jesteśmy Prime Eligible, tak, czyli nasza oferta potencjalnie będzie się pokazywała wszystkim klientom, którzy wykupili Prime na Amazonie, czyli będą mieli dostawę na drugi dzień i tutaj już zwiększamy znakomicie swoje szanse na to, aby ten buy box wygrać. Jednak informacja na temat tego, co dokładnie Amazon widzi jako te super składniki do tego, aby jak najwięcej tego buy boxu wygrywać, no to jest informacja, która jest warta prawdopodobnie miliony dolarów, bo gdyby taką informację jakieś firmy miały, to by to sprzedawały. Jest to tylko i wyłącznie znane Amazonowi, tutaj nikt, a na pewno nie ja, nie jestem w stanie powiedzieć na temat tego, kto jakie będzie miał szanse z własnym produktem na danym listingu, ponieważ generalnie nie jest to możliwe do określenia, natomiast istnieje takie narzędzie, o którym za chwilę powiem Wam, pokażę, które niejako jest w stanie pomóc Wam w tym, aby oszacować tą potencjalną sprzedaż, którą jesteśmy w stanie wygenerować z daną ceną, jeśli zaproponujemy taką, a nie inną cenę na tym listingu. Ale o tym za chwilę. Jeszcze tylko wspomnę, że tak jak nie wiemy do końca, co niejako determinuje to, że właśnie amazonowy algorytm wybiera dany listing, jedną z kilku ofert do buy boxu, ponieważ tak, one są rotowane, ale oczywiście one nie są rotowane równo. One są rotowane w zależności od tego, jak niejako, można powiedzieć, mocne to konto jest, jak Amazon ufa temu kontu. Ja z doświadczenia tak mniej więcej wiem, z tego co czytam również, tak to właśnie wygląda, czyli jak zawsze liczy się generalnie historia, więc im dłużej jesteśmy na tym rynku, tym bardziej Amazon nas zna, tym bardziej może nam zaufać, tym bardziej wie, że sprzedajemy produkty, z których klienci są zadowoleni, nie tylko akurat ten produkt, ale również inny, że dobrze prowadzimy to konto, tak? Więc jest wiele, wiele takich czynników, na które są, że tak powiem, na chłopski rozum po prostu trzeba niejako dobrze prowadzić to konto, ale tutaj właśnie jest taka jedna rzecz, że niejako my, nie podejmując dosyć szybko, i tutaj nie mówię akurat do tego przypadku, ale ogólnie, bo to jest taka, wiesz, taka też ciekawa rzecz, że my nie podejmując tej decyzji o tym, że chcemy nagle rozpocząć, że chcemy rozpocząć tą sprzedaż, niejako oddalamy od siebie tą szansę również na to, że kiedy ją zaczniemy, to my będziemy gdzieś tam przez algorytm właśnie Amazona w takiej sytuacji postrzegani w jakiś tam odpowiedni sposób, taki jakbyśmy chcieli, ponieważ pamiętajcie, no jeśli nie jesteśmy w rynku, to mamy 100% gwarancji, że nic się nie wydarzy z tym naszym produktem. Jeśli jesteśmy w rynku, no to tak, oczywiście jest szansa na to, że stracimy, ale jest szansa na to też, że zarobimy, jest szansa na to, że się nauczymy, więc na przykład dla mnie najważniejsze jest to, żeby być w rynku. Ja generalnie, kiedy Amazona rozpocząłem w 2013 roku, no okej, miałem szczęście do tego, że produkt wolny arbitraż super trafiłem, ale ja też się dużo nie zastanawiałem. Znalazłem produkt, oceniłem, że tak, będzie się sprzedawał. Ja kompletnie wtedy w 2013 roku nie było takich narzędzi jak Helium 10, że można było w ogóle cokolwiek oceniać jak sprzedaż konkurencji, tak? Albo w ogóle sprzedaż na Amazonie. No to było generalnie
niemożliwe i to było bardziej ocenianie tego, czy ten produkt się nadaje, czy on się sprzeda. Po prostu zwykła taka analiza, taka naprawdę globalna, podejście globalne w ogóle do tego. Wyszło to i okej, no ktoś może powiedzieć, no bo miałem szczęście i tak dalej. No nie wiem, no ja uważam, że wszedłem w jakimś tam momencie, w jakim wszedłem, bo w jakimś momencie po prostu trzeba wejść i rozpocząć tą przygodę, i rozpocząć to wałkowanie i mocowanie się z tym Amazonem, z konkurencją i tak dalej, zdobywanie doświadczenia. To tylko tak na marginesie. No i właśnie druga jest taka rzecz, że nigdy, tak jak o tym powiedziałem, ponieważ nikt nie ma informacji na temat tego, jak to wszystko działa i jak Amazonowy algorytm postrzega daną ofertę i dlaczego dana oferta dostaje 50% buybox, a 3 pozostałe, czy tam 4 pozostałe po, nie wiem, po 15% czy po 12%, więc no to jest wielka niewiadoma i tak samo jak tej informacji nigdzie nie można znaleźć na internecie, tak samo ja nikomu nie odpowiem na to, czy jego produkt, czy jeśli on wyczyści, to on będzie mógł wygrywać tego buyboxu ileś tam, jeśli spełni jakieś tam warunki, tak? Mówię, to są jakieś tam założenia i zaraz Wam pokażę narzędzie, które można do tego wykorzystać, no ale oprócz tego narzędzia, no to no decyzja jest Wasza, tak? To nikt za Was tej decyzji nie podejmie. Ja nikomu nie powiem, że tak, wchodź, bo to jest super oferta i na pewno będziesz zarabiał. To jest tylko moja opinia. Ja mogę wyrazić swoją opinię, że tak, ten produkt możliwe, że jest. Na przykład ja bym z nim weszedł, albo ja bym z nim nie weszedł na rynek, powiedzmy, tak? Ale to jest tylko, mówię, i wyłącznie moja opinia i ja generalnie jak doradzam, bo czasami mam rozmowy, jakieś tam takie konsultacje i to jest tak, że mówię, ja to jest tak jak w tych różnego rodzaju poradach inwestycyjnych, tak? Każdy mówi, że to jest tylko jakaś tam opinia, to nie jest porada inwestycyjna, bo za to można być generalnie później do sądu podanym, tak naprawdę, więc mówię, są sytuacje, kiedy ja się mogę wypowiedzieć na ten temat i powiedzieć, że tak, ja bym generalnie na przykład to zrobił, tylko że druga strona medalu jest taka, że ja bym to zrobił jako ja, Tomasz Mickiewicz, który 8 lat sprzedaje na Amazonie i jest 2021 rok, tak? A niekoniecznie bym to akurat zrobił, gdybym jakieś tam takie ryzyko chciał podejmować, gdybym zaczynał na Amazonie. Pytanie jest też takie, czy te 5 tysięcy, nie wiem, złotych, euro, ilekolwiek użytkownik chce wydać, to są wszystkie jego pieniądze? Czy to jest jakaś tylko niewielka część kapitału? Tak, no to jest bardzo wiele niewiadomych, jeśli o to chodzi. Ale teraz przyjrzymy się temu narzędziu, pokażę Wam. To jest narzędzie z Helium 10, nazywa się X-Ray po prostu, to jest ta wtyczka, o której mówiłem poprzednio w filmach tutaj na kanale i oni mają, X-Ray ma taką fajną jedną funkcję, która właśnie pozwala nam ocenić naszą potencjalną sprzedaż na listingu, jeśli mowa o retail online arbitrage. I tutaj znalazłem dla Was taki przykładowy produkt, na którym zaprezentuję Wam to narzędzie. Narzędzie pochodzi z X-Ray, nazywa się Sales Estimator, czyli jeśli macie wtyczkę X-Raya darmową z Helium 10, to tutaj na dole pod tymi wykresami znajduje się Sales Estimator i zaraz Wam pokażę, o co chodzi z tym. Jak widzicie, te czekoladki sprzedawane są, Buybox w tym momencie wygrywa oferta, która jest na Prime, 17,49 cena, mamy 20 sprzedających, klasyczny przykład z online arbitraż. Po kliknięciu rozkłada nam się tutaj, rozwija nam się tutaj lista wszystkich sprzedających. No jak możemy zobaczyć, wygrywa oferta za 17,49, która jest FBA oczywiście, jakaś tam firma 3 Strawberry Limited sprzedaje, a wysyłane jest przez Amazon, tak, czyli jest to FBA. I kolejne oferty, zobaczcie, mimo że tańsze, prawie o funta, jest to oferta FBM, dlatego ona no, w tym momencie nie wygrywa tego buyboxu. Tak samo kolejna oferta FBM, kolejna FBM. Tu mamy kolejną ofertę na Prime. I tutaj znów jest 3 Strawberry, czyli to jest ten, który wygrywa tutaj tą pierwszą ofertę, ma również ofertę FBM, czyli zabezpiecza sobie boczne flanki również, że tak powiem, inną ceną i ofertą FBA. No super, ja też tak czasami robię, ponieważ no, wtedy generalnie no, staram się zabrać sprzedaż innym sprzedającym, którzy potencjalnie mogliby jakąś sprzedaż generować, mając ofertę FBM, bo nie jest powiedziane, że każda sprzedaż odbędzie się koniecznie poprzez ofertę z buyboxu, tak? Ja często na przykład również wchodzę w oferty, które nie są w buyboxie. Nie zawsze zależy mi na
tym, aby towar mieć na drugą, na drugi dzień albo na trzeci dzień jakoś tam szybko, bo większą rolę gra cena na przykład przy droższych produktach. I dla mnie nie ma znaczenia, że poczekam tydzień na produkt, więc taka sprzedaż przez FBM również się odbywa. No i tutaj kolejne oferty, większość FBM, FBM do końca. Czyli zobaczcie, przede wszystkim wizualnie szybko przeanalizujmy sobie, co tutaj się dzieje. Czyli mamy dwie oferty FBA, 17,49 oraz 18,79, więc możemy generalnie założyć, że te oferty buyboxowe, ponieważ tu mamy dwie dosyć tanie też oferty FBM, więc ja bym założył tak, że te oferty raz, tutaj dwa za 16,63, za 16,64, 18,70 i 18,79, 5, że to jest 5 ofert, które generalnie rotują w tym momencie poprzez na buybox. No i prawdopodobnie ta oferta za 17,49 jest najczęściej wyświetlana. Tu prawdopodobnie ta za 18,79, ponieważ jest również Prime, też jest dosyć często wyświetlana. No i w późniejszej kolejności te trzy kolejne oferty, ale no jest ich 5. No i teraz my ze swoją ceną gdzieś tutaj byśmy się chcieli zmieścić. Jeśli my robimy Prime, no prawdopodobnie nie ma sensu, żeby nasza cena była tak niska, 16,60. Nasza, powiedzmy, niech to będzie 17,49, sobie ustalmy cenę, 17,50, tak? No to już od nas zależy. I teraz znając liczbę tych sprzedających, których bierzemy pod uwagę, no ponieważ szanse na to, że ktoś z ceną 19, 19,35, 80, 19,90, tak prawie 20, 21 funtów, 22 funty, że oni wygrają buybox, no są praktycznie znikome. I ja podejrzewam, że nikt z nich nie wygrywa nigdy buyboxu. Czyli mamy 5 ofert i zejdźmy sobie teraz tutaj do sales estimatora. Tutaj mamy revenue calculator, to jest takie inne narzędzie, które bardzo szybko pozwala nam na to, aby sprawdzić, jakie nasze przychody netto będą ze sprzedaży na Amazonie na tej ofercie z daną ceną przy znanym nam koszcie produktu, tak? Ale to jest nie do tego filmu, generalnie tylko chciałem o tym wspomnieć, że to jest również takie drugie użyteczne narzędzie, któremu można się przyjrzeć. No i w sales estimatorze mamy tutaj cenę 17,49. Pamiętacie, że mówiłem o tym, że jest 5 sprzedających w tym momencie, no ale jeśli my tam wejdziemy, to my będziemy 6 sprzedającym, więc wpisujemy cyferkę 6 i widzimy, że będziemy w stanie prawdopodobnie sprzedać około 320 sztuk tego produktu, co nam przyniesie, da nam przychód netto w postaci 5600 funtów przy tej cenie sprzedaży. Także jak widzicie, jest to bardzo ciekawe narzędzie, które powinno być użyte w zasadzie w pierwszej kolejności, zanim jeszcze pójdziecie do tych sklepów, czy sklepów internetowych, czy tam sklepów stacjonarnych i wyczyścicie wszystkie półki z produktu. Więc to jest pierwszy krok, który należy zrobić i sprawdzić w zasadzie swoje szanse i swoje potencjalne zyski, jakie mogą być. I pamiętajcie, to, że dzisiaj jest 5 sprzedających, a wy będziecie 6, nie znaczy, że w ciągu całego procesu sprzedaży waszego produktu taka sytuacja się będzie cały czas utrzymywała. Może być tak, że pojawi się 7-8 sprzedawca i wasza sprzedaż spadnie, a może być tak, że 2-3 się wyprzeda i zostanie wam tylko konkurencja w postaci 2 sprzedawców, więc wasza sprzedaż się wtedy zwiększy. Ale to tak jak mówię, tego nie będziecie wiedzieli, dopóki nie będziecie w rynku, dopóki nie rozpoczniecie tej sprzedaży, ale mówię, myślę, że to narzędzie dokładnie, o którym właśnie wam powiedziałem, bardzo niejako ograniczy takie wasze wstępne ryzyko i niejako trochę więcej wam powie o produkcie, który chcecie sprzedawać i potencjale tego produktu na danym listingu na Amazonie. Także jeśli wam się film spodobał, dajcie lajka, jeśli treść wam się spodobała, zasubskrybujcie kanał i do następnego filmu. Trzymajcie się, hej!